Karol, gratulacje. Pierwsze zwycięstwo na własnym parkiecie. Świetnie weszliście w to spotkanie. 33 punkty w pierwszej kwarcie. Dużo przechwytów, dużo łatwych punktów z kontry. Tak chcieliście właśnie zagrać ze Stelmetem? Na pewno, szczególnie u siebie tutaj możemy rozpoczynać tą serię, także przed własną publicznością zagraliśmy z dużą energią i myślę, że ta pierwsza połowa ustawiła to spotkanie, bo mimo tego, że Stelmet walczył przez 40 minut, no to po tej pierwszej połowie zdobyliśmy dosyć dużą przewagę i udało się to kontrolować. No właśnie, ta kontrola meczu, na to też zwracaliśmy uwagę, 20-25 punktów, ale chyba niepotrzebne nerwy w czwartej kwarcie, z czego to wynikało? No taka jest koszykówka, to jest normalne, że my staraliśmy się to trochę uspokoić, Stelmet wtedy przyspieszał, oni trafiali otwarte rzuty z naszej winy, natomiast już w końcu wtedy to poprawiliśmy, natomiast my niecelne osobiste, dużo tych niecelnych osobistych, także przez to wdarło się trochę nerwowości, natomiast ta przewaga była na tyle duża, że udało się spokojnie to zwycięstwo dowieść do końca. Zielonogórzanie muszą coś zmienić w swojej grze, już za dwa dni kolejne spotkanie tutaj w hali Arena Toruń. Czego się spodziewać po Stelmecie za dwa dni? No to już jest ich problem. Myślę, że my mamy w swojej grze jeszcze sporo do poprawienia i jeszcze duży potencjał nie wykorzystaliśmy. Mamy kilku jeszcze zawodników, którzy dzisiaj też może troszeczkę słabiej zagrali, ale ogólnie jako drużyna zagraliśmy bardzo dobrze, także myślę, że jeżeli my poprawimy jeszcze te elementy, w których dzisiaj byliśmy trochę słabsi, no to na pewno będziemy walczyć w niedzielę. Dziękuję bardzo. Tyle, Karol Gruszec.